dobrym wieczorze. Radia Koncita. Drodzy słuchacze, audycja Aktualności Dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności Dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa i zapraszam na Aktualności Dnia. Obudź się, ostro na, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor miana, w sercach naszych nasz tam da. Dzisiaj posiedzenie Sejmu i w Sejmie informacje na temat sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka przedstawiała pani premier Beata Szydło oraz pan minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Posłuchajmy, co powiedziała pani premier Beata Szydło. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, również ci z Państwa parlamentarzystów, którzy może nie jesteście zainteresowani, ale chciałabym, żebyście usłyszeli o tym, jaka jest w tej chwili sytuacja w Centrum Zdrowia Dziecka. Zwróciłam się do Pana Marszałka z prośbą o przedstawienie tej informacji, ponieważ uważam, że to jest mój obowiązek i kieruję się przede wszystkim odpowiedzialnością za Państwo, odpowiedzialnością za sytuację w służbie zdrowia, ale przede wszystkim odpowiedzialnością za los pacjentów, dzieci, które w tej chwili są pod opieką i są bezpieczne w Centrum Zdrowia Dziecka, są pod opieką lekarzy, pracowników, tych wszystkich, którzy mimo trwającego w Centrum Zdrowia Dziecka strajku dbają o to, ażeby nikomu nic się nie stało. Jestem w obowiązku przedstawić Państwu te informacje, ponieważ ja wiem, że to nie była w poprzedniej kadencji stosowana praktyka, bo rząd unikał takich informacji. Ale odpowiedzialność polityczna polega między innymi na tym, żeby informować, podejmować działania, ale informować o tych działaniach i żeby przede wszystkim nie wykorzystywać politycznie dramatycznych sytuacji, tylko żeby szukać rozwiązań. I chcę się też zwrócić do wszystkich Państwa, polityków, ale też z innych środowisk, którzy mają taką pokusę, ażeby wykorzystywać dramat, który dzieje się w tej chwili w Centrum Zdrowia Dziecka, dramat dzieci i rodziców, ale też bardzo trudną sytuację pań pielęgniarek, które mają prawo do tego, ażeby upominać się o warunki swojej pracy. Mają do tego prawo. Ale pokusa wykorzystywania politycznie tej sytuacji
jest rzeczą, która powinna wielu państwa przede wszystkim środowiska wzbudzić refleksję, czy warto i czy o to chodzi w tym konflikcie. Czy chcemy problem rozwiązać, czy chodzi o to, żeby budować na tym dramacie swoją polityczną pozycję. Przestrzegam przed taką pokusą. Przekażemy państwu razem z panem ministrem Konstantym Radziwiłłem, który od początku tego konfliktu w Centrum Zdrowia Dziecka jest zaangażowany. Ministerstwo Zdrowia jest cały czas na miejscu. Obecni są pracownicy Ministerstwa Zdrowia. Również pan minister Konstanty Radziwiłł wielokrotnie spotykał się ze strajkującymi, również z przedstawicielami dyrekcji. I ma pełną informację, którą w szczegółach państwu opowie o przebiegu tego konfliktu. Zanim jednak przejdziemy do tych szczegółowych informacji na temat tego, co w tej chwili dzieje się w Centrum Zdrowia Dziecka, chciałam państwu powiedzieć o tym, jaką sytuację zastaliśmy w Centrum Zdrowia Dziecka, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło rządy w Polsce. Na grafice, którą zaraz państwu pokażemy, zostaną zaprezentowane dane, które pozwolą państwu na zrozumienie przyczyn i podłoża konfliktu, który w tej chwili ma miejsce w Centrum Zdrowia Dziecka. Otóż ten konflikt wynika przede wszystkim z tego, że Centrum Zdrowia Dziecka jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. W pierwszym roku rządów koalicji Platformy i PSL-u centrum zostało zadłużone o ponad 40 milionów złotych. Potem to zadłużenie wzrastało coraz szybciej i coraz bardziej. Doszło koniec końców do 300 milionów złotych. Tylko w ciągu od 2008 do 2012 roku wzrosło ponad 100 milionów złotych. Przez całe 8 lat rządów Platformy i PSL-u wzrosło o około 200 milionów złotych i przekroczyło 300 milionów złotych. Takie zadłużenie wygenerowała Platforma i PSL w czasie swoich rządów. W 2012 roku ówczesny dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka napisał dramatyczny list do ówczesnego premiera Donalda Tuska z prośbą o ratowanie placówki. Pan poseł Neumann wówczas powiedział o tym liście, że to jest taki dość płaczliwy w tonie list. A minister Arłukowicz urządzał medialne ustawki, wymieniał dyrektorów, ale nie zajął się tym, ażeby systemowo rozwiązać problem. Dyrektorzy byli zmieniani, zadłużenie rosło. Tylko w następnych latach, w roku 2015, a więc 3 lata od listu, który wystosował dyrektor, o którym wspomniałam, zadłużenie rosło około 500 000 złotych tygodniowo. 500 000 złotych tygodniowo. Nie było żadnej reakcji ze strony rządu. Żadnej. Te liczby są przerażające, są porażające, ale są prawdziwe. To jest dług wygenerowany za czasów Platformy i PSL-u w Centrum Zdrowia Dziecka. Nic poprzedni rząd nie zrobił. Kiedy przejęliśmy władzę, pan minister Radziwiłł zaraz przystąpił do naprawy tej sytuacji. Przeznaczyliśmy 100 milionów złotych z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców i przekazaliśmy tę kwotę szpitalowi. Dzisiaj sytuacja w Centrum Zdrowia Dziecka może być wyprowadzona na prosto, ale potrzebne są zmiany systemowe i to wprowadzamy. Jeżeli dzisiaj państwo mówicie o odpowiedzialności, to proponuję spojrzyjcie w lustro i tam zobaczycie winnych tego dramatu. Na tej sali siedzą ci, którzy odpowiadają za dramatyczną sytuację w służbie zdrowia. Przez 8 lat nic nie zrobiliście. Minister Ewa Kopacz, minister Bartosz Arłukowicz, wiceminister Sławomir Neumann,
premier Ewa Kopacz, 8 lat. Szanowni Państwo, dzisiaj domagacie się Państwo tego, ażeby rozwiązać tę sytuację. Rozwiążemy ją. Będziemy realizować też te zobowiązania, które Wy podjęliście w kampanii wyborczej, bo wtedy, kiedy sytuacja już była bardzo trudna, była kampania wyborcza i kiedy strajkowały panie pielęgniarki w Wyszkowie, pani premier Kopacz i ówczesny minister zdrowia pojechali tam w czasie strajku i podpisali zobowiązania, które dzisiaj dzielą środowisko medyczne. Bo te zobowiązania, które wówczas w kampanii wyborczej, tylko i wyłącznie dla celów właśnie wyborczych, ówczesna premier podjęła po to, żeby Platforma Obywatelska nie poniosła klęski w wyborach, te zobowiązania pozostały. I my je realizujemy. Mimo, że środowisko medyczne zostało podzielone. I dzisiaj chcielibyśmy, żeby godne wynagrodzenia miały pielęgniarki, ale mieli też ratownicy medyczni, żeby mieli technicy, pracownicy laboratoriów, wszyscy pracownicy służby zdrowia. Ta odpowiedzialność, którą kierujemy się dzisiaj, polega przede wszystkim na tym, że nie będziemy wprowadzali doraźnych rozwiązań po to tylko, żeby mieć zysk polityczny, ale kierując się odpowiedzialnością za państwo, kierując się odpowiedzialnością za obywateli, wprowadzimy zmiany systemowe w służbie zdrowia, które naprawią to, co przez 8 lat zepsuliście i nie potrafiliście zrealizować tego, czego dzisiaj potrzebują Polacy. Potrzebujemy na to czasu, dlatego że aby wprowadzić te zmiany, o których mówię w tej chwili, a projekty ustaw są przygotowane już w tej chwili kierunkowe projekty zmian w systemie zdrowia, będą wprowadzane. Ale nie będziemy wprowadzali tego na takich zasadach jak wy. Byle jak, byle szybko i wtedy, kiedy pali się grunt pod nogami. I wszyscy ci z Państwa, którzy dzisiaj próbują konflikt w Centrum Zdrowia Dziecka wykorzystać właśnie politycznie, dokonują jeszcze jednego elementu w tym burzeniu porządku w systemie służby zdrowia, to co robiliście przez 8 lat. Dzisiaj przeszliście na poziom polityczny. Ale proszę Państwa, jeżeli dzisiaj proponujemy zmiany w systemie ochrony zdrowia, tak jak chociażby przed chwilą była propozycja, był apel ze strony jednego z posłów, samorządowca, marszałka województwa kiedyś, który powinien pamiętać i wiedzieć, na jakich zasadach funkcjonuje publiczna służba zdrowia, o to, żeby wycofać z porządku obrad tego posiedzenia Sejmu ustawy o komercjalizacji. To o co chodzi w tym wszystkim, zaczynam się zastanawiać, ponieważ ten projekt ustawy, który wprowadzamy, ma zapobiec wyprzedaży publicznej służby zdrowia, ma zatrzymać to, co wy rozpoczęliście. Więc jeżeli tak państwo rozumiecie naprawę służby zdrowia i taki jest wasz plan, a żeby dokładnie było tak, jak było, żeby wybrane grupy korzystały, a nie było dostępu dla większości pacjentów, a żeby placówki upadały albo były wyprzedawane i wąskie grupy robiły biznes na służbie zdrowia, my się temu sprzeciwiamy i mówimy, że tak nie będzie. W Centrum Zdrowia Dziecka trwają negocjacje. Trwają od 2 tygodni. Panie pośle Rutnicki, mówię do pana posła Jakuba Rutnickiego, proszę nie przeszkadzać, proszę nie pokrzykiwać, bo uznam, że wprowadza pan, że zakłóca pan posiedzenie Sejmu. Proszę panie premier, proszę kontynuować.
Szanowni Państwo, trwają negocjacje. Są przedstawiane konkretne propozycje. Tych propozycji było już co najmniej kilka. I kiedy wydaje się, że już dochodzi do porozumienia, nagle są one odrzucane. Jeżeli ma dojść do porozumienia z Centrum Zdrowia Dziecka, to trzeba zachować spokój i trzeba pozwolić, ażeby panie pielęgniarki porozumiały się z dyrekcją, bo to jest w tej chwili w ich kompetencji. Jeżeli politycy będą próbowali zamieszać w tej sytuacji i będą próbowali cały czas burzyć ten kompromis, który może być wypracowany, to do tego kompromisu nigdy nie dojdzie. Ja doskonale pamiętam zobowiązania, które składaliśmy w kampanii wyborczej. I doskonale pamiętam te zobowiązania, które również ja podjęłam. I z niczego się nie wycofujemy. Ja z niczego się nie wycofuję. Szydło dotrzymuje słowa. Szanowni Państwo, być może Was to śmieszy, ale jeżeli bierzecie poważnie swój mandat, który dali Wam obywatele, którzy dali Wam wyborcy, którzy dali Wam ten mandat po to, abyście ich sprawy tutaj reprezentowali, to zastanówcie się, czy zdrowie pacjentów, czy los polskich pielęgniarek, pracowników służby zdrowia należy podporządkowywać waszym politycznym zabawom. Dziękuję bardzo. To był głos pani premier Beaty Szydło w Sejmie w sprawie sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka. W tej chwili w Centrum Zdrowia Dziecka trwa kolejna rozmów z paniami pielęgniarkami. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz wyraził nadzieję, że będzie to już ostatnia tura rozmów, a strajk trwa 16 dzień. Ciekawą informację w tej sprawie podaje także portal Niezależna. Otóż w latach 2002-2012, jak pisze portal, a więc w czasie, gdy dług Centrum Zdrowia Dziecka gwałtownie wzrastał, dyrektorem placówki był Maciej Piruk. Ten lekarz, menedżer, były wiceminister zdrowia i wicewojewoda opolski, związany był z Unią Wolności i Partią Demokratyczną, zasiadał też w Radzie Programowej Forum Liberalnego, m.in. razem z Michałem Bonim. 15 grudnia 2010 roku Piruk został doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw zdrowia i pełnił tę funkcję do 5 sierpnia 2015 roku. W dniu odejścia prezydent Komorowski odznaczył go krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, podobnie jak kilku swoich współpracowników: Tomasza Nałęcza, Romana Kuźniara, Jerzego Smolińskiego i Stanisława Kozieja. Zatem również ta informacja do całej układanki, że Centrum Zdrowia Dziecka, które jest dziś w fatalnej sytuacji finansowej, przez 10 lat kierowane było przez Macieja Piroga, który był doradcą Bronisława Komorowskiego do spraw zdrowia właśnie. Głos zabrała również była premier i była minister zdrowia Ewa Kopacz. W odpowiedzi na głos pani premier Beaty Szydło merytoryczny argument pani premier Kopacz zaatakowała nie kogo innego jak ojca Rydzyka w sprawie Centrum Zdrowia Dziecka. No to najlepszy chyba komentarz do odpowiedzi opozycji, a wcześniej rządzących na całą tę sytuację. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor miała, zlecach naszych nasz tam dara. Powstańcie z mądrych mógł nas wyda. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość.
albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma, spytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Kto sprzedał pamięć dawnych lat na poniewierkę, wygnał w świat. I kto zatracił prawdę tą? Tu jest ojczyzna, tu nasz dom. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z Polski, mądra wzywa. Już za dwa dni rozpocznie się Wielkie Euro we Francji, Mistrzostwa Europy w piłkę nożną. Grają na Euro także biało-czerwoni. Z nami jest redaktor Krzysztof Miklas, komentator sportowy. Witam serdecznie, panie redaktorze, szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich, szczęść Boże. Panie redaktorze, już za dwa dni mecz otwarcia. Nasza reprezentacja jest już we Francji. Robert Lewandowski mówi to najlepsza reprezentacja Polski, w jakiej kiedykolwiek grałem. No, pamiętamy też nasze apetyty, nasze oczekiwania i w 2008 roku, i w 2012. Te apetyty, powiedzmy sobie, no, nie zostały wówczas zaspokojone. Ale czy tym razem będziemy syci, panie redaktorze? O, nie wiem. No, to trudno na takie pytanie odpowiedzieć, bo jednak istotą sportu, może nie tyle istotą, ile taką charakterystyczną cechą dla sportu, każdego sportu, jest to, że potrafi obfitować w niespodzianki. I w tym właśnie tkwi piękno tego zjawiska społecznego, które no, nasila się w ostatnich dekadach i chyba dobrze, bo lepiej takie wojny, prawda, niż jakiekolwiek inne, lepsze wojny na boisku niż na froncie. No, rzecz jasna, kibice polscy, to już jest kolejne pokolenie kibiców, które przeżywa pewne rozczarowanie do tej pory. Miejmy nadzieję, że tego rozczarowania nie będzie podczas tych mistrzostw Europy. No, jakby przedsmak tej dużej naszej wielkiej, o ile ona się wykroi, o ile się uformuje na tych mistrzostwach reprezentacji, tak jak to Robert Lewandowski zapowiada, był ten mecz z Niemcami w eliminacjach Mistrzostw Europy, wygramy 2-0. To jednak tchnęło pewnego rodzaju wiarę i nadzieję w to, że nasza reprezentacja potrafi wygrywać z najlepszymi. Wprawdzie Niemcy mieli wtedy taki troszkę słabszy okres gry, no ale jednak to są ciągle aktualni mistrzowie świata i oni są bardzo poważnie liczeni tutaj do złotego medalu, nawet chyba najpoważniej. Także ja myślę, że ta reprezentacja, no ona się jakby umocniła psychicznie, między innymi dzięki temu zwycięstwu 2-0 z Niemcami. Wprawdzie potem przegraliśmy 1-3 w rewanżu w Niemczech, no ale w sumie bilans jednak wyszedł na remis. 2-0, 1-3, jeżeli by liczyć tymi pucharowymi metodami, to bramka strzelona na wyjeździe liczy się podwójnie, więc jak gdyby można powiedzieć, że wyszliśmy zwycięstwo z Niemcami. Ale to już są takie dywagacje troszkę może nie do końca uprawnione. Natomiast bez wątpienia ta reprezentacja jest bardzo mocna, tak jak Robert Lewandowski wie sobie najlepiej, co mówi. I stać ją na pewno na wiele, na ile, no to się przekonamy podczas Mistrzostw Europy. Na pewno niepokoją kontuzje. No, bardzo wszystkich zmartwiła kontuzja
Kamila Grosickiego i to pod koniec meczu z Litwą. Litwini grali bardzo ostro, podobnie zresztą jak i Holendrzy w pierwszym meczu. Niektórzy krytycy zastanawiają się, czy tak ostre sprawdziany z tak ostro grającymi zawodnikami były naszej reprezentacji potrzebne, czy nie lepiej byłoby zagrać. No ale trener Nawałka chyba też wie, co robi. Natomiast Kamil Grosicki chyba nie zagra jednak w pierwszym meczu w niedzielę wieczorem z Irlandią Północną. Tak wszystko na to wskazuje. No, jeżeli wyjdzie, to miejmy nadzieję, że tam lekarze doprowadzą go do stanu takiej gotowości, ale to jest jednak nadwyrężona torebka stawowa i to jest dosyć uraz trudny. Tyle do wyleczenia, że trudno określić, jak długo będzie ten stan trwał. No, na pewno wcześniej wypadł Maciek Rybus, teraz Grosickiego być może nie zobaczymy w pierwszym meczu. I to są akurat dwa istotne nazwiska, dlatego to są piłkarze, którzy potrafią kreować grę, a tacy kreatywni piłkarze są w reprezentacji każdej bardzo, bardzo potrzebni. Sam Robert Lewandowski z przodu, czy tam do spółki z Milikiem, niewiele zrobi, jeśli ktoś nie rozegra piłki, prawda, w środku boiska. No mamy Krychowiaka, który też po kontuzji zagrał pierwszy raz w meczu z Litwą. Zresztą pamiętam jego oburzenie na jednego z Litwinów, wtedy ten bardzo ostro przed Krychowiaka i to też mogło grozić jakąś ciężką kontuzją. Na szczęście Krychowiak jest w dobrej formie. No też zawsze są wątpliwości co do linii obrony. No można na różne tematy rozpatrywać, ale ja mam nadzieję, że ta reprezentacja pokaże się z dobrej strony. Pierwszy mecz z Irlandią Północną w niedzielę nie będzie wcale łatwy. Wprawdzie no, w rankingu Polska jest 18. Przed nami Niemcy na drugim miejscu, w tym rankingu europejskim na 8. miejscu Ukraina, więc wyżej o 10 lokat od nas, a Irlandia Północna dopiero 45. Ale gdyby rankingi grały, no to po co byłyby te mistrzostwa Europy? Tym bardziej, że Irlandia Północna, ja się dziwię, że ona jest tak nisko w rankingu, dlatego że Irlandia Północna wygrała swoją grupę w eliminacjach mistrzostw Europy i to najlepiej świadczy o tym, że ma jednak bardzo mocną drużynę, wyprzedziła w tych eliminacjach Rumunię i Węgry, które też zagrają na tych mistrzostwach. No tutaj niespodzianką, tak wrócę troszkę, była przegrana Grecji, znaczy porażka. W ogóle Grecja zajęła ostatnie miejsce w grupie, to największa niespodzianka, oprócz tego, że Holandia również odpadła i Dania. I to te trzy drużyny bywały w nie tak odległej przeszłości mistrzami Europy. Dania, Grecja, Holandia byli mistrzowie Europy, nie zagrają w tych finałach, w których przecież występują aż 24 drużyny, więc awans jakby do tych finałów mistrzostw Europy był stosunkowo łatwy, można powiedzieć. To nie jest to, co na początku było do roku, bodajże jak się nie mylę, 76. Cztery drużyny tylko grały w finałach. Wtedy, kiedy mieliśmy tę wielką reprezentację piłkarską dowodzoną przez Kazimierza Górskiego. I potem przez 12 lat grało 8 drużyn w finałach mistrzostw Europy. I więc wtedy było szalenie trudno zakwalifikować się do tych finałów. Teraz o wiele łatwiej. No o wiele łatwiej też będzie wyjść z grupy, bo trzy drużyny wychodzą z grup. Nie wszystkie trzy, ale to już są takie zawiłości regulaminowe. Z trzeciego miejsca również można awansować do 1/8 finału, czyli do tej 16. Ten turniej będzie trwał długo, miesiąc. No jeżeli mamy grać dalej, no to też jest istotne rozłożenie tego wysiłku i tak dalej, i tak dalej. Wiele problemów na pewno, no ale myślę, że tutaj też cały sztab szkoleniowo-medyczny z Adamem Nawałką na czele sobie z tym wszystkim poradzi i będziemy mieli z czego się cieszyć. No właśnie, prezes Bolnik mówi, że ten cel minimum, który sobie zakładamy, to jest wyjście z grupy do 1/8 finału, który też jest nowością i te 24 drużyny podzielone na 6 grup, to też po raz pierwszy w historii Mistrzostw Europy we Francji tak będzie. No, ten plan minimum to jest wyjście z grupy, gdzie są Niemcy, Ukraina, Irlandia Północna, ten pierwszy mecz z Irlandią Północną. Wydaje się być w zasięgu ręki, żebyśmy... Tak, wydaje się, że to jest w zasięgu ręki, zgadzam się tutaj. Natomiast ja przestrzegałbym jednak przed takim hura optymizmem, no bo to, co przed chwilą powiedziałem, Irlandia Północna wygrała swoją grupę eliminacyjną w Mistrzostwach Europy przed Rumunią i Węgrami.
Także no, to jest drużyna mocna, jak widać. Też tam ma pewne problemy zdrowotne ze swoimi zawodnikami, otóż nie wchodzę w szczegóły. Z pewnością ten mecz będzie kluczowy, bo na pewno łatwiej wygrać się z Irlandią Północną niż z Niemcami. No, z Ukrainą to też będzie, może to być bój o życie, prawda? O wyjście w ogóle o dalszą grę. Ukraina zawsze miała bardzo, bardzo mocną drużynę od czasów, kiedy wyzwoliła się z tych sowieckich pęt. No i ale my też mieliśmy różne historie. Mieliśmy w 2000 roku drużyna Jerzego Engela wygrywała z Ukrainą w eliminacjach Mistrzostw Świata, ale potem też mieliśmy i porażki. Ostatnio nie mieliśmy zbyt korzystnego bilansu z reprezentacją Ukrainy. Przypomnę, no, w 2013 roku, czyli 3 lata temu w eliminacjach Mistrzostw Świata, 2 razy przegraliśmy 3-1 i 1-0, także, czy 1-3 i 0-1. Także reprezentacja Ukrainy wprawdzie nie ma już takiej gwiazdy największego formatu, jakim był Andriy Szewczenko, ale to jest bardzo solidna drużyna. Popatrzmy, jak ukraińskie drużyny klubowe daleko zachodzą w ligach tych klubowych rozgrywkach. Nasze drużyny jakoś nie mogą przebić się. Wprawdzie to nie świadczy dokładnie o reprezentacji, no ale też jest to jakiś tam jednak wskaźnik, prawda? Jak się ma mocną ligę, to się na ogół ma i mocną reprezentację. Tak to wygląda. Ten mecz z Irlandią Północną w niedzielę będzie z pewnością bardzo, bardzo, bardzo istotny. A jak ocenia pan, panie redaktorze, atmosferę w zespole? Ona też jest zawsze bardzo ważna z punktu widzenia osiągów, wyników. Wydaje się po tych choćby treningach i z grupami.